Boże ciało. Dzień dobry wszystkim. 8 czerwca. Króciutko, bo późno poszłam wczoraj spać i ogarniam się dopiero i tylko przeglądzik, co kwitnie. Mamy pierwszą dekadę czerwca i jak widać piwonie. Ja mam kilka tych jednostek, ale ta kwitnie najpiękniej i jest bardzo przyjazna zapylaczom, ponieważ ma otwarte kwiaty, więc łatwo im się dostać do środka. Peonia, czy inaczej piwonia, zamyka swoje kielichy, kiedy robi się chłodno albo ciemno, kiedy pada deszcz, więc wtedy są zwinięte takie kulki. A dzisiaj rano jest właśnie piękny, słoneczny dzień i dlatego trzeba się nimi nacieszyć. Dzisiaj piwonia dostaje 1, czyli jest na podium. Właściwie wszystkie kwitnące kwiaty są bardzo piękne, więc można im dać właściwie ex aequo, ale dzisiaj powiedzmy, że jest na 1. Co jeszcze kwitnie? Zakwitł mi kolejny mak syberyjski. Chociaż mówię, że ja wolę kolory zimne, chłodne niż ciepłe, ale ten pomarańcz, tak samo jak był kuklik, tak samo ten mak jest całkiem do rzeczy. Także bardzo fajny i dodaje takiej energetyczności. Także pozostałe kwiaty to mówię, nie wiem, trudno mi powiedzieć, które na dwójce, na trójce, ale myślę, że wszystkie zasługują na ex aequo. Posłonek, trójka dalej kwitnie, będę liczyć. Rugozy kwitną, 4, czyli róże pomarszczone. Ja mam kilka odmian, nie tylko Rotesmer, to są inne. Nie wszystkie były nazwane, ale bardzo fajne róże. Lubię je, ponieważ nie dość, że tak troszkę też zadarniają, ale też mają mniej mszycy niż zwykłe róże. Także na pewno im się należy poczesne miejsce. 4, powojnik Viva Polonia, już kwitnie. Holender, 2, jak nie 3 tydzień. Bardzo fajny powojnik. Co to było? Mogę się pomylić w liczeniu. Jak to ja? 2, 3, 4 chyba, tak? Dalej jeszcze kwitną róże. Też te inne, mniej szlachetne, to są... zdaje się, że to jest kasztanowata. A ta Karpatia już przekwitła chyba. To będzie gdzieś około 5 jestem. Kwitnie, może nie... kwiaty, ale drzewo to jest robinia szczeciniasta, ale jak pięknie kwitnie. Na pewno zasługuje na 1. Trzeba się nią ponapawać w porannym słoneczku. Piękne kwiaty, prawda? Jak się zgubię w liczeniu, to przepraszam, ale taka jestem właśnie czasem, że jak się czymś zamyśla, tak jak popatrzę na te kwiaty, to przestaje logicznie myśleć. Piękne. Dalej na pewno dla irysków. Ciągle jeszcze kwitną niebieskie, żółte, w większości holenderskie i niektóre syberyjskie. Również zaczyna kwitnieć jaśminowiec, taki klasyczny. Tu jest cień, dlatego kwitnie później. To są początki, trzeba o nim wspomnieć, bo to jest właśnie roślina czerwcowa. No już brateczki, ale brateczki to już bardzo długo, trzeba powiedzieć, że bratki się bardzo sprawdzają, jeśli chodzi o nasadzenia też do donic. Różne, tu trzeba je podlać, widzę. I też goździczki. Natomiast co do innych rzeczy, bo jeszcze muszę podejść do miejsca łowu, ale to za chwilę. Ta róża silueta, jak ona sobie radzi. Tutaj już przekwitła, a drugi kwiat kwitnie. Nieźle. No i krzewuszka z liśćmi wariegata i karminowymi kwiatami. To już jestem prawie chyba na 10. Przestałam liczyć, bo się już zgubiłam, ale już będzie około 10 kwiatów. No i dochodzimy do kącika wow, czyli północny zachód najbardziej, znaczy no jeden z tych bardziej cienistych, o Holender. Tam z tyłu widzę dużo mszycy. Czeka mnie praca znowu. Natomiast klematis, czyli powojnik moniuszko, największy kwiat z wszystkich,
i rozkwit innych. Stefan Franczak wpleciony w Wilsoni, czyli w Montany, pomieszany z kwiatami ogników. Pierwsze róże, to są pewnie jakieś parkowe róże, wysokie. Proszę, jak się pionie, bez odmian, w sensie nie były podpisane, więc nie wiem, kurczę, znowu tam szyca. Trzeba się zabrać za robotę. I ten drugi pawojnik blue, niebieski, którego nazwę zapomniałam. Świetnie się to tutaj naprawdę komponuje, robi mi taką ściankę. Z tyłu zaczyna kwitnąć już Stefan Franczak. Bo tu z przodu to są nowsze sadzonki, a z tyłu to te starsze, już chyba będzie czwarty sezon. O, proszę bardzo. Czyli już będzie ten efekt klasyczny Stefana. A propos Stefana, jaśmin Stefana, on coś tak jakoś mniej kwitnie. To jest taki pnącze z bardzo małymi kwiatuszkami, więc nie robi też takiego mocnego efektu. Takie ukryte piękne, prawda? On jest niski. Na razie jeszcze i te kwiatuszki są malutkie. No cały czas kwitnie jeszcze ten... ja to żeby nie powiedzieć, wilczomlecz, bo mylę to z przewrotnikiem w odmianie tej złocistej, ale już właściwie przebarwił się na zielono. Także globalnie trzeba powiedzieć, że zaczynają kwitnąć królowe ogrodów, czyli róże. Chociaż to nie jest jeszcze szczyt, chociaż te wczesne odmiany może już tak. Ja jednak, tak jak powiedziałam wcześniej, i tu jeszcze oczywiście klematisy, czyli pawojniki, trzeba im oddać, że na pewno zasługują też gdzieś tam na pierwszą piątkę, trójkę, piątkę, ale na pewno dzisiaj jedynka dla piwoni, bo one kwitną dość krótko, trzeba je docenić. Tam z tyłu, o, proszę, trzy różowe kwiaty. Piwonie, rugozy, czyli te róże pomarszczone i z tyłu klematis Viva Polonia. Świetne zestawienie. Także spokojnego czwartku, Boże Ciało. Życzę wszystkim udanego dnia. I kończę tym widokiem. Wspaniałe, cudne kwiaty i jeszcze lubię bardzo zapach i zarówno rugoz, jak i piwoni. Rugozy w ogóle, te różowe kwiaty, uważam, że mają jeden z najpiękniejszych zapachów w ogóle, jakie kwiaty posiadają, tak samo jak jaśminowiec. Oczywiście to moje osobiste zdanie, ale takie proste, łatwe w uprawie kwiaty, ale bardzo dekoracyjne. Mówię o rugozach, czyli tutaj. Jakkolwiek peonie dzisiaj, powtarzam, na jedynce. Dobrego dnia.